No dobrze, to paluszek. Paluch. No. Duży, wielki paluch. Olbrzymi. Czyli i to oldschoolowy. Oldschoolowy gracz, który chyba nie do końca rozumie współczesną metę, co zresztą tak myślisz? Utożsamiamy się też z tym. No, cóż powiedzieć, paluch jest starszy od nas chyba, nie? No, raczej tak. Parę lat, ładnych parę lat, ładnych. Może paręnaście nawet, chyba no. Wie. Bo mówiłeś wcześniej, że jakieś wypowiedzi palucha widziałeś, że tam tak nie bardzo rozumie polską scenę. Czy słyszałem tylko takie, jakiś fragment dramy, która była parę lat temu, kiedy na koncercie chyba się tak wypowiedział dosyć negatywnie o czymś takim. A, czekaj, kojarzę, tylko było, dobra, to już pamiętam, to był paluch. No chyba tak. Już nie pamiętam, okej. Okay. Nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo po prostu to nic nie zmieni. W każdym razie ciekawostka. Paluch wydał nowy kawałek i ten kawałek jest chyba pierwszy na karcie na czasie, wydaje mi się. Jeden aż tak? Z pierwszych na pewno. Może zerknę, żeby zobaczyć, czy nie lubię, nie robię ludzi trzeci w chuja. Na karcie. Dobra, tak. Trzeci. No to i tak jest bardzo wysoko. Wydaje mi się, że to jest mega osiągnięcie dla... Duże. No, poznański, już tutaj wielokrotnie pewnie nagradzany i uznany raper, który... No rywalizuje z ludźmi młodszymi od siebie w chuj. Bardzo. Także ciekawe. Doświadczony raper, który teraz wydaje 15. płytę. No, solowo. Niewielu jest takich, którzy mogą być tak wysoko z takim dorobkiem, bo to mimo wszystko nie oznacza, dorobek nie oznacza sukcesu. Oczywiście, że nie. Znam takich, co wydają płytę co 2 lata i w sumie są cały czas w muzyce to nawet jest trudniejsze niż bycie świeżakiem, który ambitnym świeżakiem. No, dokładnie, wybitnym. Dokładnie. Dobra, sprawdźmy to. Mam cię, produkcja Mirov i Poli. Nie znam żadnego z tych też ludzi. Nie znam, aż 2 producentów. Zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. A wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. Wiem, że ostrzegali cię przede mną, bo takim jak on chodzi tylko o jedno. Zostaniesz sama, będziesz cierpieć na pewno i trzymaj takich na dystans. Takim wszystko przechodzi lekko, w domu pewnie przechodził piekło. Niech uczucia cię nie zaślepią i proszę przestań z nim pisać. No, lirycznie słychać o co chodzi, tutaj chyba nie wymaga to jakiejś głębszej analizy. No, tak miłość, myślę, miłość, relacja, jakieś słowa do kogoś ważnego w życiu, palucha. W ogóle paluch kojarzy mi się z takim oldschoolowym rapem i widzę teraz po tym refrenie, zwłaszcza po tej strukturze, że od razu uderza w takie świeże nuty. Tak, że masz śpiewanie od razu, coś co będzie być może jakoś wpadało w ucho mocniej, no nie? Oczywiście. I to niby spoko, no nie? Ale jak będzie, cały kawałek, już czuję, że tu będzie schemat, no nie? Tak, no już myślę, usłyszeliśmy wszystko, co nam trzeba, żeby wiedzieć, jaki ten kawałek jest. Ale ja właśnie, jaki on jest? Mam wrażenie, że ta śpiewana część może się gdzieś tam przebić. Nie dziwię się, że jest na karcie na czasie, bo jest catchy. Trochę w stylu Gipsa. Trochę tak. Takie miałem wrażenie. Fajnie brzmi głos palucha tutaj. Naprawdę myślę, że tutaj wokalnie nic do zarzucenia. Tak, mam wrażenie, że on jakieś może lekcje brał czy coś. No bo... Wiesz co, może. Czy paluch jest znany z tego, że nie śpiewał? Ja nie wiem. Może znaczy, śpiewał wcześniej też. Znany z tego, że nie śpiewał. Postawione. Bo masz takich, raperów, co nigdy nic nie śpiewają, tylko brudny flow, nie? Rozumiem, zwłaszcza z old schoolu, to kiedyś się w ogóle nie śpiewało. No, to jest coś, śpiewanie było tabu. Zostało ono dobrane z czasem do gatunku, no nie? Dokładnie tak. Wiesz, co trochę mnie rozczarowuje, to, że te części rapowane oczekiwałbym po takim graczu, że od razu będzie lśnił, że to będzie widać, że dobra, stara szkoła rapu, nie? W ogóle tego nie czuję. Mam wrażenie, że taki jakiś... W sensie, że może... Polotu, ten... Ale chodzi się o sekcje rapowane, tak? Tak, już po refrenie. Ale to myślisz, że wynika z tego, że on nie umie, czy że nie chce, nie. Że tak się odcina po prostu świadomie? Chyba tak. Ja myślę, że on umie, tylko po prostu tutaj wybrał, żeby tego nie zrobić i przez to trochę mi się zdaje, że traci ten kawałek na tym, bo chciałbym zobaczyć po prostu fajną, staroszkolną nawijkę, połączoną z tym właśnie fajnym śpiewanym refrenem. Żeby robił to, z czego jest jego trademark znany, tak? No tak bym chciał zobaczyć. Aczkolwiek, nie wiem, zobaczmy może dalej po prostu.
Niech uczucia cię nie zaślepią i proszę przestań z nim pisać. Ja całe noce czekam na twój sygnał. W nocnych autobusach ciągle mam ciebie w myślach. Gdybym rapował, to chciałbym o tym napisać. Sam już nie wiem, czy to ma sens. Nie. A wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. A wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. To co było pewne, to wielka niewiadoma. Czy zakwitnie miłość w betonowych domach? Szukać życia chwilą, czy powoli planować? Brakowało wszystkiego, w szczególności ciebie. Czy damy radę na szerokich wodach? Rutyna jest sztuką, a łatwo się zakochać. Nie słuchać co mówią, bo to puste słowa. Nie chcieliśmy zbyt wiele, tylko ciągle siebie. Dziś z gramofonu leci sobie... Kurczę, no... Jakieś takie po prostu tanie to jest. Te taki... rymy są takie nieprzekonujące dla mnie. Brakuje tutaj... To jest bardzo poprawnie zrobiony kawałek i to jest jednocześnie chyba jego największa wada i zaleta, bo nie wybija się w żadną stronę. No nie ma w nim nic szczególnie złego, ale nie ma też w nim czegoś jakiegoś takiego mocnego powera, czy jakiegoś zaskoczenia. Jakiejś takiej substancji. Jest tak ładnie ułożone klocki w taki... przyjazny i przystępny sposób. No, nie dziwię się, że to jest tak wysoko, bo tak. To oczekuje wiele takich marków, takich, no, takich sztandarowych dla właśnie gatunku popowego. No, nie? Dokładnie. Właśnie cały czas mi w głowie gdzieś tam rozbrzmiewa myśl, że to tak naprawdę nie do końca jest, wiesz, rap. Jasne, są rapowane elementy, to już ta dyskusja wielokrotnie się gdzieś tam przewijała. Te granice są bardzo cienkie i się nawzajem na siebie nachodzą, tylko że tutaj po prostu mam wrażenie, że ten kawałek w żadną stronę nie jest jakiś, bo on nie jest ani rapowy, on nie jest ani stricte popowy. Tak. I przede wszystkim... jest bezpieczny. Jest bardzo bezpieczny, dokładnie. No. Jest taki po prostu super nijaki. Ale wiesz, o miłości kawałki... niebezpieczne, no to byłoby dziwne, nie? Niby tak, jakieś edgy... ale to... Chociaż no jasne, to byłoby fajne. To byłoby właśnie coś, nie? Ale wiadomo. Ryzykowne to by było. Teraz właśnie mam w głowie jakieś potencjalne scenariusze i no, różnie może być, ale tutaj właśnie jest tak zupełnie spokojnie i zastanawiam się, czy my potrzebujemy, my jako ludzie, odbiorcy, więcej takich kawałków. Chyba tak. Nie, to jest niekończąca się historia singli, które są wybierane z albumu, które będą pewnie najbardziej zjadliwe. No, pewnie nie? Tak. No cóż, zobaczmy sobie do końca, już niewiele zostało. Mamy słabe punkty, żeby skruszyć pancerz. Dziś sam sobie zazdroszczę, że jednak ciągle mam cię. A wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. A wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. Ten śpiewany refren jak na palucha to całkiem przyjemne, nie? Przyjemny. Nie wiem, czy aż tak przyjemny, że chciałbym go słyszeć tyle razy w ciągu tych dwóch minut, ale wciąż jest to największy highlight dla mnie, bez wątpienia. No. Tematyka super bezpieczna i sztampowa, tu słyszeliście tekst, tu nie ma się co jakoś tam specjalnie wkręcać w analizy. Beat, co myślisz, że bicie? Dwóch typów go robiło. To jest taki, wiesz, no, czysty i bezpieczny, taki z akordami jakimiś, paroma takimi właśnie, co się łatwo wkręcają, łatwo jest się z nimi utożsamić, bo słyszeliśmy je też wiele razy. No dobrze wyprodukowane, no co, no co tu dobrze mówić. No standard, tak jak dzisiaj wszystko prawie jest dobrze zrobione, to też. No. No tekstowo jestem najbardziej rozczarowany tak naprawdę tutaj, bo wydawałoby się, że taki wyga, już doświadczony gracz jak Paluch, potrafiłby ująć to w sposób, który być może odświeży ten już mega jednak stary temat. A nie, a po prostu nie. Wydaje mi się, że nie ma się co pastwić. No po prostu kawałek jak ich miliony. Wiecie jak jest, szukamy efektu wow i tutaj to nie było. No jest porządnie. Niestety. Jest porządnie, ale... Ale też nie oczekiwaliśmy chyba bardzo tego efektu, no nie? Ja byłem ciekawy, wiesz, bo... że ci rozjebie. Jakie znasz utwory Palucha tak z głowy? Znasz jakieś? Bo ja tak po tytułach nie kojarzę nic. To ja tylko ostatni taki kawałek, to pamiętam, że ze Słoniem robił chyba nawet cały projekt. No dobra. Nie? No to było spoko. No. To też... A to Słoń, wiadomo, zwłaszcza musi Słoń dodać trochę swojego dziegciu, no nie? Do całości. Który... Tak, no. No to tutaj inna w ogóle liga, takie połączenie. No ale czy oczekiwałem, że będzie wow?
Trochę tak, chociażby, że wiesz co, że jego ta techniczna strona i taka liryczna, gdzie już tyle tekstu napisał, że to będzie tak lekko, fajnie napisane, może w jakiś sposób taki błyskotliwy. No i tak tyle tekstów, kurczę, typ napisał, no to już automatycznie się to dzieje trochę. Ale nie, to mam wrażenie, że to jest tak bardzo niepostarane i takie po prostu nijakie z jego strony, że może pomyślałem teraz, o to właśnie chodziło. Może właśnie on ma w dupie, wiesz, profesjonalizm, jakieś tam starania. Może też, no, zrobił to, co chciał po prostu. I patrz, siadło, no bo jest docenione. Może ci dać znać, czy właśnie wy jesteście w tej grupie, która docenia właśnie Palucha, czy może właśnie tak nie bardzo. No, no i chyba tyle od nas, tutaj nie będziemy, myślę, więcej się nad tym rozwodzić. Dajcie właśnie znać. No i co, widzimy się pod kolejnym materiałem. To byliśmy my, Jazgot out. Do następnego. Pozdro.